W siedzibie klubu RKS odbyła się konferencja prasowa poświęcona modernizacji Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie. Niech miasto w końcu wbije pierwszą łopatę i rozpocznie przebudowę stadionu Rakowa, na którą czekają i piłkarze, i kibice, apelował na konferencji senator Artur Warzocha. Parlamentarzysta powiedział też, że ma dobre wieści dla fanów Rakowa. Dzisiaj rozmawiałem z ministerstwem i mamy zapewnienie, że rząd da drugie 10 milionów złotych na inwestycje. Jednak stadion musi się stać placem budowy, a miasto cały czas ma jakieś opóźnienia. Nie widać tutaj jakiegoś większego zaangażowania. Widząc tę całą sytuację, na nasz wniosek pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję i złożył taką obietnicę, że jeżeli miasto pokaże wkład własny, to z rezerwy celowej budżetu państwa zostanie przeznaczonych dodatkowych 10 milionów złotych na budowę tego stadionu, czyli razem ta kwota będzie stanowiła 20 milionów złotych. Jeżeli podpisuje się umowę na realizację danego przedsięwzięcia, danej inwestycji, to trzeba mieć pełny montaż finansowy, więc trzeba mieć zabezpieczenie w budżecie. My w tej chwili nie mamy podpisanej żadnej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, więc tak naprawdę podpisując jakąkolwiek umowę w tej chwili z wykonawcą tej inwestycji, musielibyśmy brać na siebie cały ciężar finansowy tego przedsięwzięcia. Do tego trzeba dodać, że ciągle trwa procedura przetargowa. Oferty złożone przez firmy znacząco przewyższają to, co zostało zapisane w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, natomiast oczywiście przed zakończeniem procedury przetargowej nie możemy niczego przesądzać co do kwestii wykonawczych.